ze sklepowych jajek przepiórczych da się wykluć maluchy? Dzisiaj to sprawdzimy. W żadnym sklepie nie mogłem dorwać jajek przepiórczych. Otwieramy. Osoba, która zgadnie, dlaczego na jajkach do inkubacji robi się taki znacznik, dostaje ode mnie obserwacje. Oraz obserwacje dostaną osoby, które powiedzą mi, ile należy inkubować jajka przepiórcze. Wszystkie jajka znaczymy w ten sposób i tak każde po kolei. Wszystkie jajka mamy poznaczone, czas je włożyć do inkubatora. Inkubator mamy już w pokoju dziwnym trafem, tak więc podłączamy i wkładamy jajka. Inkubator już chodzi i się nagrzewa. Czas włożyć jajka. Jajka wykładamy w ten sposób. Wszystkie jajka już znajdują się w inkubatorze. Czas go zamknąć. Temperatura rośnie, a my musimy teraz poczekać od 3 do 5 dni, czy będzie zalężenie i czy te sklepowe jajka są zapłodnione.